No weź, no i... Już jedzie. Teraz Jacek jest kolejny. Zapraszamy na scenę pana Jacka Bogusławskiego. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Bystrzycki. Zapraszamy na scenę pana radnego Pawła Dalkę. Będzie szybko. Radny Paweł Jarczak. Mój sąsiad, pan Czesiu Jopek. Pan radny, zarazem przewodniczący Komisji Gospodarki, pan Mieczysław Karpiński. Pani radna Małgorzata Karwacka. Pani radna Teresa Kasior. Pan radny Zbigniew Kosmatka. Pan przewodniczący Janusz Kubiak. Ten uśmiech jest bezcenny. Będzie go brakowało w tej radzie. Pani radna Maria Kubica. Pan radny Gustaw Kwaśniewski.
Pani radna Jolanta Lubińska. Pan radny Leszek Łado. Pani radna Maria Miller. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Krzysztof Muchewicz. Pan radny Tomasz Pochylski. Pan radny Zbigniew Pyziak. Pani radna Wiesława Sztaba. Pan przewodniczący Komisji Gospodarki, przepraszam, Budżetu i Rozwoju Miasta, pan radny Lucjan Szutkowski. Pan przewodniczący Rafał Zdzierela. Nie ma. I zapraszamy panią radną Magdalenę Zgieb-Porzucek.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi, panie przewodniczący. To potem wręczymy oddzielnie. Proszę państwa, załatwiłem z panem przewodniczącym, że w parlamencie na dobrą wróżbę w kolejnych wyborach można odkręcić swoją tabliczkę z numerem. My możemy zabrać te kartki, które stoją przed nami. Także kto ma ochotę, zapraszam. Dzień dobry. Proszę państwa, w związku z... Co powiedział? Proszę państwa, zauważcie, która jest pora, dosyć wczesna, jak, prawda, jak na nasze sesje. Zazwyczaj kończymy pytania do prezydenta. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem nie tylko porządku obrad, zamykam obrady 52. sesji Rady Miasta Piły. Dziękuję państwu bardzo.